Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Na pewno był to bardzo, bardzo fajny sprawdzian dla każdego z nas. Topowy przeciwnik, bardzo dobra drużyna. Także na pewno fajnie było się sprawdzić na tle takiego przeciwnika. No myślę, że fragmentami wyglądało to nieźle, jeżeli chodzi o naszą organizację. Wydaje mi się, że tak do 30 minuty wyglądało to całkiem dobrze. Później właśnie gdzieś powoli zaczęliśmy gubić tą dyscyplinę na boisku i Dynamo miało więcej miejsca na boisku i no, byli coraz groźniejsi. Że wiadomo, że gdzieś tam to jest początek naszej współpracy nowej, także pracujemy powoli nad każdymi schematami, zachowaniem w defensywie, w ofensywie, także no, każdy zawodnik miał przed sparingiem wytyczone zadania, jakie ma wykonywać na boisku i staraliśmy się jak najlepiej to wykonywać w czasie spotkania.